Cześć wszystkim. Długo opierałem się przed zrobieniem takiego filmiku, ponieważ uważałem, że mój kanał jest za mały, aby udawać się, że ktoś kogoś będzie to obchodzić. A poza tym, no, nie jestem zbyt wylewną osobą, ale myślę, że przydałoby się dla jasności parę spraw wyjaśnić czy pozałatwiać. Więc tak, zaczynając od może pierwszej, najbardziej poruszonej kwestii. Factorio mi się znudziło. Przykro mi, przeszedłem tę grę już co najmniej 3-4 razy i próbowałem nawet ostatnio grać trochę z Zyczakiem, ale to już po prostu nudzi mnie to. Robienie po raz kolejny tych samych fabryk, piecy, tych samych linii, main bossa, już mnie to nie fascynuje tak jak kiedy zaczynałem z tą grę i jakby ją odkrywałem. Więc przykro mi dla tych wszystkich, którzy przybyli tutaj oglądając Factorio, bądź mieli nadzieję na dalszy content, ale po prostu mnie ta gra już wypaliła i kompletnie nie mam chęci dalej w nią grać. Może kiedy jeszcze wyjdzie pełna wersja, może nagram coś z kampanii, czy coś ten deseń, nie jestem pewien, czy ona będzie aż tak interesująca, żeby mnie przyciągnąć z powrotem. W każdym razie na dzień dzisiejszy nie planuję nagrywać dalej Factorio. Co do natomiast serii z Angels Pops modów ostatniej, której brakuje jednego odcinka. Nagrałem ten odcinek, ale tam w sumie nic ciekawego nie robiłem. Po prostu trzeba było powrzucać te wszystkie rzeczy, które już wyprodukowaliśmy do jednej fabryki i wysłać to do rakiety. I to trwało jakieś 10-15 minut i było tak nudne, że po prostu głupio mi było wrzucać ten odcinek. Więc mam nadzieję, że uznacie tą serię za zakończoną, mimo już nie ma ostatniego odcinka, ale tam naprawdę nic więcej się już właściwie nie działo. Dobra, drugą kwestią będzie ilość filmów, materiałów pokazujących się na kanale. Otóż ogólnie trochę znudziły mnie gry komputerowe, ogólnie. Więc obecnie najwięcej frajdy mi daje granie z kumplami w koopowe gry przez sieć. To jest coś, co rzeczywiście daje mi frajda. Siadanie samemu do jakiejś gry, single, i tym bardziej nagrywanie to już coś, to po prostu mnie nie fascynuje tak jak kiedyś. Muszę się prawie zmuszać do tego robić. Zazwyczaj znajduję jakieś inne ciekawsze rzeczy do roboty. Co za tym idzie, nie znajduję też zbyt dużo energii i kreatywności, żeby nagrywać dalej jakieś gry. Albo nawet dokończyć te serie, które już mam rozpoczęte, czyli z Pillars of Eternity oraz Beatcapa. Chciałbym w sumie tę serię kiedyś skończyć, ale po prostu za każdym razem, kiedy zbieram się, żeby to nagrać, to jakby brak mi sił. Twierdzą, że jest tyle ciekawszych rzeczy do roboty i po prostu nie znajduję na to siły. Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Po prostu nagrywanie chyba na siłę nie jest czymś, co by dobrze wpłynęło na jakość filmików, więc póki co jedyne, co planuję jakby robić, to nasze streamy z naszą ekipą, którą już od jakiegoś czasu możecie zauważyć na streamach, że gramy w różne gierki koopowe. Może nie jest to materiał, który zazwyczaj znajdował się na tym kanale, który wrzucałem, ale po prostu na ten moment nie mam zbytnio chęci, żeby cokolwiek innego nagrywać. I tak jak w przypadku Factorio, jeżeli wam się to nie podoba, no cóż, przykro mi. Dzięki wszystkim za oglądanie tych materiałów, które do tej pory zrobiłem. Jeżeli wam się podobały, jestem bardzo się cieszę z tego powodu. Ale no, ludzie się zmieniają, gusta się zmieniają, hobby się zmieniają i już po prostu nagrywanie materiałów w starym stylu już mnie nie cieszy i nie daje takiej radości jak kiedyś. Więc mam nadzieję, że dacie chociaż szansę obejrzeć parę streamów, kiedy gramy z chłopakami. Żeby wam to ułatwić, wrzucę w najbliższym czasie kilka wyrywków ze streamów z jakichś ciekawszych bądź śmieszniejszych sytuacji. Mam nadzieję, że one was zachęcą do wpadania na streamy. Myślę, że całkiem mamy fajną ekipę i że całkiem nieźle się bawimy grając gry tam razem. Więc myślę, że też mogliście by się nieźle zabawić, oglądając te streamy. Jeżeli wam się nie spodoba, no cóż, dzięki za ten cały czas, który poświęciliście do tej pory na oglądanie moich materiałów. No i mam nadzieję, że znajdziecie
na pewno znajdziecie jakichś innych twórców, których materiały się również Wam spodobają. To w sumie tyle, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, to proszę piszcie w komentarzach albo wbijajcie na Discord. Discord jest również chyba najszybszym sposobem, żeby dowiedzieć się o streamach, ponieważ mam tam powiadomienia, kiedy zaczynam streamować, więc gdybyście byli zainteresowani, to zapraszam tam wbić. No i to w sumie tyle. Dzięki jeszcze raz wszystkim, którzy oglądali, bądź dalej będą oglądać moje materiały. Przepraszam za to, że was jakby zawiodłem w ostatnim czasie, ale po prostu no, człowiek się zmienia i taki jest tego efekt. Kończąc jeszcze, co do zawartości tego filmu, nie jest tak jakby, że mój motocykl kompletnie mnie pochłonął. To jest po prostu jakby objaw tego, że jakby inne rzeczy zaczynają mnie bardziej ciekawić w życiu, a nie tylko gry komputerowe. Więc gdybyście jednak chcieli, żebym coś ponagrywał, jak jeżdżę motocyklem, mogę to również wrzucać na kanał. Dla mnie osobiście nagrania z jazdy motocyklem są bardzo fajne do oglądania. A na YouTubie w sumie chodzi o to, żeby no, przyjemnie spędzić czas, się zrelaksować, obejrzeć coś, co się relaksuje bądź rozśmiesza i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Dzięki raz jeszcze wszystkim za uwagę. No i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłych materiałach i streamach. Cześć!